No hej, trzeba się odnieść na zarzuty, jakie carca Ogrzyca Knurowa Belwederska z brudnymi spodniami dała na swoim Discordzie. Droga Elciu, nie manipuluje, nie montuj wypowiedzi. W całym filmie było jedno cięcie. Wcześniej jak gadałaś o dupie Maryni i drugie gdzie byłaś po tej przerwie, którą przekładałaś ją i koniec końców się spóźniłaś. Bardzo dobrze, że nagrywam, bo ciebie biedaku nawet na dysk jeden tera nie stać. Nie ma tam tego, że kochasz i inne syfy, bo ty go kurwa o 12 kochasz, a o 14 już nie. Tak jak swoją córkę. Wyjebane jajniki mam w ciebie i twój spierdolony związek. Pokazałaś nam, jaką jesteś smoczycą podczas ostatniego live, obrażanie Marka, wyzywanie jego rodziny, wyzywanie, że nie ma wykształcenia. A on głupi i tak się dał robić dla twojej smierdzącej cipy. Co do twojej córki, to tak jak mówiłam, lepiej, żeby gówniak był z tobą, ale ty musisz ogarnąć swoją brochę. A i jak chowasz Marysię, to nie chowaj jej w tych zabawkach, albo koszu na pranie, taka mała podpowiedź. Tak, mamy monitornik XD. Co do chorób psychicznych, ja kocham stale jedną i tą samą osobę, nie zrywam co 5 minut, to nie ja rozbieram się przed tysiącem ludzi pokazując zagrzebiałe stopy. Ty też siedzisz po nocach i gadasz, ja mam taki plus, że włączę nagrywanie i mogę iść spać, albo oglądać film, więc kto jest większym psychopatą? Korespondentko wojenna za czy złote? Twoje hobby to chlanie porterków, wyzywanie Marka, pisanie na swoim Discordzie poematów na temat swojego zjebanego życia, kochanie i niekochanie swojej córki, wyzywanie od pedofilii, dawanie i odbieranie kiełbasy i laptopa. A najważniejsze, karanie swojej matki za to, jaką jesteś spierdoliną umysłową. Zapomniałam powiedzieć, że to jest wszystko w mojej opinii i to jest moje zdanie, tak jak to, że oskarżyłaś ludzi o pedofilię.